codziennie wzlatywać, choć na krótki moment wznieść się na możliwe wyżyny, codziennie praktykować ćwiczenia duchowe. Witam Was w pierwszym odcinku z cyklu ćwiczeń duchowych. Jest to seria poświęcona głównie ćwiczeniom filozoficznym czy ćwiczeniom duchowym inspirowanym pozycją Pierre'a Hadota. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam Cię, żebyś na początku obejrzał pilot tej całej serii, w którym wyjaśnię bardziej ideę ćwiczeń filozoficznych czy ćwiczeń duchowych. A w kolejnej karcie odnajdziesz odniesienie do całej serii na YouTubie, ponieważ ćwiczeń tych oczywiście będzie więcej. Dziś chciałbym Wam, Tobie, zaproponować pierwsze starożytne ćwiczenie, a więc ćwiczenie się w uważności, prosoche. A więc tak jak mówiłem w pilocie do całej dzisiejszej serii, dzisiaj bardziej od strony praktycznej, prosoche, czyli ćwiczenie się w uważności. Była to bardzo ważna praktyka dla filozofów starożytnych. Wiele szkół filozoficznych, wielu z filozofów zalecało, aby swoją przygodę z filozofią zaczynać od czujności, od uważności na to, co się dzieje wokół mnie i na to, co się dzieje we mnie. I oczywiście różne szkoły różnie do tego podchodziły. Dla starożytnego stoicyzmu owa czujność czy owo prosoche było bardziej czujnością nastawioną na to, żeby w dowolnym momencie życia, w dowolnych sytuacjach życiowych przywoływać myśli stoickie, by ćwiczyć się w realizacji cnót stoickich, że w codziennych sytuacjach odnajdywać możliwość zastosowania praktyk stoickich. A więc dla stoików ta prosoche, owa uważność byłaby bardziej czujnością. Ja jestem czujny na to, co się dzieje wokół mnie i co się dzieje w moim wnętrzu, we mnie, po to, żeby móc realizować zalecenia szkoły stoickiej, by móc ćwiczyć się w owych zaleceniach szkoły stoickiej, by dążyć w każdej sytuacji życiowej do stanu apatheja, czyli do stanu wolności od namiętności. Trochę więcej mówiłem o tym, kiedy mówiliśmy o szkole stoickiej, tu zostawię Wam odnośnik, tam troszeczkę bardziej teoretycznie. Z kolei epikurejska prosoche bardziej byłaby nastawiona na kontemplowanie tego, co jest wokół nas, na cieszenie się chwilą. Hadot generalnie twierdzi, że ta starożytna prosoche w pewnym stopniu przypominała współczesne koncepcje mindfulness, czyli takie nastawione na skoncentrowanie się na tym, co jest tu i teraz. Muszę przyznać, że ta epikurejska forma byłaby moim zdaniem troszeczkę bliższa tej idei mindfulness, choć stoicka wersja też jak najbardziej mogłaby być temu bliska. Więc pierwsze ćwiczenie, które chciałbym Wam na początek zaproponować, ćwiczenie filozoficzne, ćwiczenie duchowe, to skupcie się na tym, co jest wokół Was i co jest w Was. W każdej sytuacji życiowej, w każdym momencie starajcie się zachować maksimum możliwej uwagi. Oczywiście, że nie uda Wam się utrzymać tej uwagi cały czas. Jesteśmy tylko ludźmi. Nasza uwaga w różnym stopniu może być rozproszona. Jednakże zachęcam Was do tego i potraktujcie to jako pierwsze ćwiczenie filozoficzne, by być czujnym na to, co się dzieje we mnie i na to, co się dzieje wokół mnie. Elementem starożytnej prosoche było także zdolność do przywoływania właśnie poprzez tą czujność w dowolnym momencie maksym filozoficznych, czy filozoficznych zaleceń, czy po prostu pewnych idei filozoficznych, czy po prostu zaleceń danej szkoły filozoficznej, by właśnie poprzez uważność w różnych sytuacjach życiowych móc sięgnąć do tego i w praktyce to zastosować, by mieć gotowy taki swój tezaurus myśli filozoficznych, z których poprzez uważność możemy w każdej chwili skorzystać. W jaki sposób stworzyć taki tezaurus filozoficzny? W tym pomogą nam kolejne ćwiczenia. Ćwiczenie się w medytacji, ćwiczenie się w czytaniu i słuchaniu i ćwiczenie się w dialogu, o czym będziemy sobie mówić troszkę później. Ale już teraz uzupełnijcie swoje ćwiczenie uważności o być może jakieś myśli filozoficzne, być może jakieś maksymy, sentencje. Może to być jedna sentencja, może to być kilka różnych maksym, kilka różnych zasad, które po prostu Wam się podobają. Skupcie się na tych kilku maksymach i kiedy będziecie się skupiać na
czujności, na uważności, na uważnej obserwacji tego, co jest wokół was, przywołujcie te maksymy. Traktujcie je jako taki swój tezaurus filozoficzny, tak żebyście je mieli w dowolnym momencie na podorędziu. Jak coś, co macie po prostu pod ręką. Dla ambitnych, dla tych, którzy chcieliby jeszcze dodatkowo ubogacić swoją praktykę, dla tych z was, proponuję jeszcze takie dodatkowe ćwiczenie filozoficzne, inspirowane trochę filozofią i fenomenologią Edmunda Husserla. Edmund Husserl jest znany z takiej maksymy, sentencji filozoficznej, że powróćmy do rzeczy. I stworzył coś takiego jak redukcja eidetyczna i redukcja fenomenologiczna. Co się kryje pod tymi dziwnymi pojęciami filozoficznymi? Redukcję fenomenologiczną sobie zostawimy na odcinek, w którym będziemy mówić o medytacji, a ja przedstawię wam, w jaki sposób tą dziwną redukcję eidetyczną można wprowadzić do swojej praktyki uważności. Redukcja eidetyczna to jest inaczej redukcja do samego podmiotu oglądającego. Mówiąc prościej, ja redukuję swoje poznanie do ja obserwuję, ja widzę, a nawet nie, obiekt jest obserwowany. Dążę do tego, żeby moje poznanie było pozbawione jakiegokolwiek kontekstu, zabarwienia. Dążę do tego, żeby poznać istotę danej rzeczy. Czyli kiedy patrzę na drzewo, zawieszam swoje wszystkie konstrukty poznawcze na jego temat, zawieszam swoje wszystkie osądy i tak dalej. Po prostu stwierdzam, obserwuję drzewo i idę dalej. Jakie jest to drzewo? Jaka jest jego struktura? Dalej możecie to uzupełnić, jakie we mnie rodzi emocje, jakie we mnie rodzi myśli. Poprzez redukcję eidetyczną, mówiąc prościej, staramy się poznać same fenomeny, czyli po prostu same rzeczy, bez kontekstu. Najpierw badamy samą rzecz, potem badamy emocje, badamy myśli. To taki dodatek dla ambitnych z was. A więc moje ćwiczenie, z którym chciałbym was dzisiaj zostawić i życzyć wam powodzenia w praktyce, to jest praktyka uważności, czyli postarajmy się skupić nasze wszystkie siły życiowe, naszą całą wolę na możliwie maksymalnym skupieniu i uważności na tym, co jest tu i teraz. To, jak ta uważność będzie wyglądać, zależy od was. Może być bardziej stoicka, bardziej epikurejska, bardziej mindfulnessowa, jak wam wygodniej. Główna idea chodzi o to, by być uważnym na to, co jest we mnie, co jest wokół mnie, a dodatkowo, kiedy zaczniecie praktykować tę praktykę uważności, prosoche, przygotujcie sobie kilka maksym filozoficznych, które możecie włożyć do takiego swojego symbolicznego worka, żeby mieć te maksymy na podorędziu i w różnych sytuacjach życia je przywoływać. I to tyle na dzisiaj. Życzę wam powodzenia w praktyce. Do następnego. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górze oraz podziel się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzu. Bardzo pomoże to w rozwoju kanału. Zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Znajdziesz tam o wiele więcej ciekawych materiałów poświęconych filozofii i nie tylko. Zapraszam Cię także do subskrybowania kanału i do kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu od razu zostaniesz poinformowany, kiedy tylko pojawią się nowe materiały. Szczególnie zachęcam Cię do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Istotą filozofii jest dyskusja i wymiana poglądów. Dlatego też zostaw ślad po sobie. Daj mi znać, co myślisz o materiale, jakie są Twoje przemyślenia w podejmowanym temacie oraz uszanuj zdanie i przemyślenia innych. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zapomnij też odwiedzić moich mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn czy TikTok. Oprócz ciekawych treści znajdziesz tam m.in. informacje dotyczące warsztatów filozoficznych, na które już teraz serdecznie Cię zapraszam,
oraz moje dane kontaktowe, jeżeli będziesz chciał popracować indywidualnie w ramach sesji poradnictwa filozoficznego. Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału do końca. To bardzo pomaga w tym, by ten materiał trafił akurat do tej osoby, która najbardziej tego materiału potrzebuje. A jeżeli ty jesteś taką osobą, to mam nadzieję, iż mój materiał w jakimś stopniu przyczynił się do twojego rozwoju, rozwiązania jakiegoś problemu, bądź że po prostu mogłem pomóc. Do zobaczenia w następnym materiale, warsztatach lub na sesji. Wspólnie sobie w ich ramach pofilozofujmy.